Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie. Jest nam miło Państwa powitać na konferencji Rola polityki surowcowej państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa surowcowego Polski, której organizatorami są Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, a patronat honorowy nad konferencją objął premier Mateusz Morawiecki. Dodam, że konferencja jest ujęta jednym z zadań Państwowej Służby Geologicznej i jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A ja nazywam się Grzegorz Burek, jestem redaktorem naczelnym Globe Energia i będę miał przyjemność prowadzić tą konferencję. Bardzo proszę o zabranie głosu gospodarza dzisiejszego spotkania, pana Mateusza Damrata, dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego. Zapraszam, panie dyrektorze. Dzień dobry, szanowni państwo. Jest mi niezmiernie miło wszystkich państwa powitać w tym gmachu, jak i zgromadzonych przed ekranami komputerów. Występuję dzisiaj w roli gospodarza, ale tylko albo aż współorganizatora całej konferencji, którą organizujemy wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Jest mi niezmiernie miło, że tak państwo licznie odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Mamy tutaj zgromadzonych na sali około 150 osób, a zarejestrowanych uczestników online około 350. Jako gospodarz pragnę serdecznie powitać pana ministra Marka Wesołego, sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Myślę, że pogoda i korki troszeczkę utrudniły przyjazd naszych wszystkich gości, ale obiecali się pojawić. Serdecznie witam pana ministra Piotra Dziadzio, podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnika rządu do spraw polityki surowcowej państwa, głównego geologa kraju. Serdecznie witam pana ministra Pawła Jabłońskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Witam serdecznie pana Pawła Sałkę, doradcę prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Witam serdecznie pana Pawła Mirowskiego, zastępcę prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pragnę również przywitać pana Tomasza Rogalę, prezesa zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A. Jest z nami również pan Przemysław Kołodziejak, wiceprezes zarządu Grupy Energetycznej S.A. Polskiej Grupy oczywiście. Witamy pana Lecha Sekyrę, prezesa PGE Ekoserwis, spółka akcyjna. Witamy pana Mariusza Graba, wiceprezesa zarządu Grupy Azoty. Witamy również pana Edwarda Paździorko, zastępcę prezesa Zarządu do Spraw Technicznych i Operacyjnych JSW. Jest z nami również pan Mirosław Kidoń, wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź. Z KGHM, ale spółki Kuprum przyjechał również pan Lech Szyszkowicz. Witamy pana Roberta Perkowskiego, członka zarządu PKN Orlen. Witamy dyrektora generalnego Interocean Metal Joint Organization, pana Tomasza Abramowskiego. Witam przedstawicieli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Bergera, pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, a także panią Joannę Strzesak-Rochewicz, zastępcę dyrektora Departamentu Instrumentów Rozwojowych. Witam przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, panią Magdalenę Piątkowską, dyrektora Departamentu Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej, pana Tomasza Kończyło, dyrektora Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Witam serdecznie pana Mateusza Wiśniewskiego, zastępcę dyrektora Departamentu Inspekcji w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Czas na przedstawicieli nauki i wyższych uczelni oraz Polskiej Akademii Nauk. Bardzo serdecznie witam pana rektora Politechniki Morskiej w Szczecinie, pana Wojciecha Ślączkę.
Witam także panią prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, panią Ewę Krogulec. Witam prorektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pana Rafała Wiśniowskiego. Witam dziekana Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, panią Izabelę Majchrzak-Kucebę. Witam prodziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, pana Tomasza Bajdę. Pragnę również serdecznie powitać pana dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pana Mariusza Kędzierskiego, a także dyrektora Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, pana Stanisława Mazura. I oraz dyrektora Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska, panią Mariannę Czaplicką. Są z nami także przedstawiciele urzędów górniczych. Witam serdecznie wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego, pana Piotra Wojtachę. Także witamy pana Włodzimierza Madonia, dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku. I pana Roberta Nowaka, dyrektora Urzędu w Poznaniu. Witam dyrektorów instytutów branżowych, dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa, pana profesora Stanisława Pruska. Jest także z nami dyrektor Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, pan Andrzej Chmielewski. Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych, pani Barbara Juszczyk. Witamy pana Jacka Szczepińskiego, dyrektora Poltegor Instytut. Witamy dyrektora Instytutu Techniki Górniczej Komak, pana Dariusza Prostańskiego. I dyrektora Instytutu Transformacji Energetycznej, pana Krzysztofa Zamasza. Przepraszam, panie Krzysztofie. Szanowni państwo, ta lista ma swój koniec, proszę się nie martwić. Serdecznie witam dyrektorów oddziałów regionalnych Państwowego Instytutu Geologicznego, którzy przybyli do nas. A także serdecznie witam wszystkich uczestników, również zgromadzonych po drugiej stronie ekranów. Mamy dzisiaj przedstawicieli dosłownie z całego kraju. Pragnę również powitać ważnych dla przekazu i w dźwięku konferencji przedstawicieli mediów, którzy są z nami w Warszawie, a także łączą się z nami online. Dodam jeszcze, że patronatami medialnymi konferencji objęły nas Polskie Radio, portal biznesalert.pl, Centrum Informacji o Rynku Energii, portal CIRE, portal NET, portal Energetyka 24 oraz portal Glob Energia. Dziękuję serdecznie i oddaję głos panu Grzegorzowi. Dziękuję bardzo. Niestety dzisiaj nie może z nami uczestniczyć pani Anna Moskwa, minister klimatu, ale skierowała do nas kilka słów. Szanowni państwo, witam serdecznie na dzisiejszej zorganizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, konferencji, której tematem jest rola polityki surowcowej państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa surowcowego Polski. Ze względu na wcześniejsze zobowiązania nie mogę osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu. Niemniej jednak bardzo cieszy mnie ta inicjatywa, która ma na celu podsumowanie roku działań związanych z realizacją polityki surowcowej państwa. Polityka surowcowa państwa do 2050 roku to dokument uchwalony przez Radę Ministrów 1 marca ubiegłego roku. Prezentuje strategię budowania sprawnego i efektywnego systemu zarządzania, gospodarowania wszystkimi rodzajami kopalin, surowców mineralnych oraz zasobami, które posiadamy w naszym kraju.
Priorytetem działań zaplanowanych w ramach strategii jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do niezbędnych surowców zarówno obecnie, jak i w perspektywie wieloletniej. Podczas dzisiejszej konferencji zostaną omówione główne założenia polityki surowcowej, jak i przedstawiony zostanie dotychczasowy postęp prac w tym zakresie. Jestem przekonana, że dzisiejsze spotkanie stanie się ważnym forum dyskusji i wymiany wiedzy na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa surowcowego naszego kraju. Życzę Państwu owocnych rozmów i konstruktywnych wniosków. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, a ja zapraszam pana ministra Piotra Dziadzio, pełnomocnika rządu do spraw polityki surowcowej państwa, głównego geologa kraju, o rozpoczęcie konferencji. Panie ministrze. Szanowni państwo, bardzo się cieszę, że widzę państwa w tak licznym gronie tutaj zgromadzonych w Instytucie Geologicznym, Muzeum Instytutu Geologicznego, ale również tych wszystkich państwa, którzy są przy monitorach swoich komputerów i tam będą śledzić dzisiejsze nasze wydarzenie. Szanowni państwo, dołączam się do wszystkich przywitań, które już zostały dokonane przez pana dyrektora Damrata. Pojawił się również pan minister Zyska, którego w tej chwili też przywitamy serdecznie. Bardzo dziękuję panie ministrze za swoją obecność. Bardzo proszę o zajęcie miejsca tutaj bliżej nas. Ja państwa chciałem wprowadzić do zagadnienia polityki surowcowej państwa w rocznicę realizacji tego dokumentu, czyli dosłownie rok i dwa miesiące, niecałe, niespełna dwa miesiące od wprowadzenia, od przyjęcia przez Radę Ministrów tego dokumentu. Ważnego dokumentu z punktu widzenia strategii funkcjonowania państwa w zakresie surowców, które służą rozwojowi gospodarki, bo bez surowców nie ma rozwoju gospodarczego. I wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, jaka ważna rola jest surowców i polityki surowcowej państwa. Tytułem wstępu chciałbym państwu zaprezentować, co wchodzi w skład tego dokumentu polityka surowcowa państwa, ale również stan realizacji tego dokumentu, tak jak powiedziałem, w rocznicę jego przyjęcia. Szanowni państwo, pani minister we słowie wstępnym wprowadziła nas do tego, jaką rolę i czym jest polityka surowcowa państwa, jednak chciałbym przypomnieć, że jest to zapewnienie polskiej gospodarce dostępu do niezbędnych surowców mineralnych krajowych, ale również importowanych, zarówno w dniu dzisiejszym, czyli obecnie, jak i z perspektywy nadchodzących dekad. Polityka surowcowa państwa jest przyjęta, jest realizowana przez pełnomocnika rządu do spraw polityki surowcowej państwa, w tym przypadku przeze mnie, przy współpracy z międzyresortowym zespołem do spraw polityki surowcowej państwa, ale fizycznie jest wykonywana i realizowana przez Państwową Służbę Geologiczną, która jest umiejscowiona właśnie tutaj, w tym miejscu, w którym się znajdujemy, w Państwowym Instytucie Geologicznym. Szanowni państwo, polityka surowcowa państwa to nie jest samodzielny twór, to nie jest dokument, który jest oderwany od innych strategii, od innych polityk państwa. Wpisuje się bardzo dobrze w dwa obszary, w tak zwane strategie sektorowe, politykę energetyczną państwa. Jest kompatybilnym elementem tej polityki energetycznej państwa, jak również jest elementem polityki ekologicznej państwa. Istnieją cechy wspólne pomiędzy tymi dokumentami i w związku z tym realizacja polityki surowcowej państwa jest elementem wynikającym z całej dużej strategii państwa opisanej we wspomnianych strategiach.
Nie będę przytaczał tych elementów szczegółowo, czym one się charakteryzują i jak one się zazębiają, ale Państwo widzicie bardzo wyraźnie, że te strategiczne dokumenty wzajemnie się uzupełniają i wynikają z siebie. Polityka surowcowa państwa realizuje 8 głównych celów szczegółowych. I te cele szczegółowe wpisują się bardzo dobrze w ten obszar wspomnianych strategii sektorowych. Pokrótce chciałbym omówić Państwu i przybliżyć te cele, które realizuje polityka surowcowa państwa. Tak jak wspomniałem, składa się ona z 8 punktów, 8 takich celów szczegółowych i dla porządku wymienię je w tej chwili, żebyście Państwo zobaczyli zakres, jaki obejmuje polityka surowcowa państwa. Pierwszym celem szczegółowym jest zapewnienie dostępu do surowców ze złóż kopalin. Ja później omówię Państwu, jak bardzo istotne i co jest w tym zakresie zrealizowane. Drugim celem jest poszukiwanie, rozpoznawanie oraz dokumentowanie złóż kopalin. Trzecim celem jest zapewnienie sprzyjających warunków dla rozwoju, prawnych dla rozwoju obecnych i przyszłych inwestycji oraz rozwój w unowocześnianie branży geologiczno-górniczej. Czwartym celem jest ochrona złóż kopalin. Bardzo istotny element, o czym też Państwu za chwileczkę bardziej szczegółowo opowiem. Piątym celem jest współpraca międzynarodowa w zakresie bezpieczeństwa dostawy do surowców. Szóstym, pozyskanie surowców ze złóż antropogenicznych oraz wspieranie rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego. Siódmym celem zapewnienie spójności strategii realizowanych przez spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz spółki realizujące misję publiczną z działaniami pełnomocnika rządu do spraw polityki surowcowej państwa. Ósmym celem jest upowszechnianie wiedzy i to jest właśnie ten ósmy cel, który w tej chwili realizujemy. Ale pokrótce przejdę przez te cele, żeby Państwu uświadomić też, ile pracy już zostało w ciągu roku wykonane i jak jesteśmy przygotowani do realizacji polityki surowcowej państwa. Pierwszy cel szczegółowy, zapewnienie dostępu do surowców kopalin, to jest to, co już zostało wykonane. Oszacowaliśmy zasoby krajowe, zapotrzebowanie na zasoby krajowe gospodarki na surowce mineralne w perspektywie do 2025 roku, 30, 40 i 50. Ten dokument jest załącznikiem do polityki surowcowej, jest aneksem do polityki surowcowej państwa i tam możecie Państwo znaleźć wszystkie szczegółowe dane, jak to zapotrzebowanie się będzie kształtowało. Ale muszę zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz w tej chwili. Diametralnie zmienia się opcja i zmienia się popatrzenie na surowce. Transformacja energetyczna, która przyspieszyła tak naprawdę w pewnym sensie, zmienia priorytety, które były ustalone na 2025 lata następne i będzie musiała być dostosowana ta nasza lista tych surowców do tych zmian, które będą kształtowały potrzeby gospodarcze. Oczywiście wyznaczone zostały surowce strategiczne i krytyczne dla polskiej gospodarki. Przypomnę tutaj, że podobną listę surowców strategicznych i krytycznych utworzyła Unia Europejska, Komisja Europejska, która również w ten sposób, bardzo podobny sposób kształtuje politykę surowcową Unii Europejskiej. My określiliśmy również krajowy potencjał w zakresie pokrycia obecnych i przyszłych potrzeb surowcowych. Przeanalizowaliśmy potencjał surowcowy obszarów perspektywicznych występowania złóż kopalin oraz wód termalnych oraz wyznaczyliśmy nowe obszary prognostyczne i perspektywiczne. Wczoraj miała miejsce tutaj konferencja dotycząca wykorzystania potencjału energii geotermalnej. Bardzo szczegółowo omówiliśmy wszystkie zagadnienia realizowane, które się bardzo
dobrze wpisują w realizację polityki surowcowej państwa. Tam podsumowaliśmy cały obszar działań wynikających z realizacji wieloletniego planu rozwoju wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce, który też jest dokument przyjęty i realizowany w ramach projektu strategicznego ministra klimatu i środowiska. Ten obszar jest bardzo mocno realizowany w tej chwili ze względu też na aspekt transformacji energetycznej. Wyznaczyliśmy istniejące potencjalne źródła importu do Polski surowców deficytowych w tym punkcie, o którym omówiłem. Jeśli chodzi o to, co już powiedziałem, że Unia Europejska i Polska mamy podobne kwalifikacje surowców krytycznych i energetycznych, zestawiliśmy na tej liście te surowce, które są dla państwa polskiego, mają charakter krytyczny, mają charakter strategiczny i te, które są dla Unii Europejskiej. Więc wiele z tych obszarów bardzo dobrze się wpisuje i bardzo dobrze zostały zidentyfikowane zarówno po naszej stronie, jak i po stronie Unii Europejskiej. Dlatego też pokazaliśmy w pewien sposób na tej tabeli spójność tych wszystkich działań i potrzeb surowcowych nie tylko naszego kraju, ale również Unii Europejskiej. Część z tych surowców jest zarówno krytycznych dla Polski, zarówno strategicznych dla Polski i odwrotnie. Więc warto jest z tymi materiałami się zapoznać i też sobie je uzmysłowić, jak istotną rolą mają surowce, o których mówimy dzisiaj, nie tylko dla naszej gospodarki, ale również dla gospodarki Unii Europejskiej. Drugim obszarem poszukiwanie i rozpoznawanie oraz dokumentowanie złóż kopalin. Szanowni Państwo, zaplanowaliśmy te działania i wykonaliśmy taki 5-letni plan dokumentowania złóż kopalin do kategorii D. Są to działania Państwowej Służby Geologicznej, jest to plan działalności Państwowej Służby Geologicznej, który jest realizowany od kilku lat, stopniowo co roku weryfikowany. Mamy taki 5-letni plan i dzisiaj jest on realizowany, o czym za chwileczkę też powiem, jakie środki przeznaczamy na te prace. Opracowaliśmy plan rewitalizacji rozpoznania udokumentowanych złóż kopalin. Prowadzone jest rozpoznanie geologiczne oraz ocena perspektyw złożonych wybranych obszarów polskich w wyniku właśnie tych prac służby geologicznej. Prowadzone są prace w zakresie dokumentowania złóż kopalin do kategorii D, o czym już wspomniałem. Współpraca Państwowej Służby Geologicznej w procesie wsparcia inwestycji liniowych ukierunkowana na rozpoznanie weryfikacji budowy geologicznej i prowadzone są prace, tak jak już wspomniałem, dotyczące rozpoznania i ciągłej aktualizacji potencjału geotermalnego Polski. Jeśli chodzi o trzeci bardzo ważny punkt, zapewnienie sprzyjających warunków prawnych dla obecnych i przyszłych inwestorów oraz rozwój i unowocześnianie branży geologiczno-górniczych, to na bieżąco prowadzimy aktualizację map koncesji, aktualizowane są granice złóż objętych własnością górniczą. Został przygotowany projekt zmian ustawy prawie geologicznym i górniczym i dzisiaj mogę też powiedzieć, że ten projekt zmian w prawie geologicznym i górniczym, tak bardzo oczekiwany wieloaspektowo, jest na poziomie sejmowym. Wczoraj został skierowany do Komisji do Spraw Energii, Klimatu, Aktywów Państwowych oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Został mu nadany druk sejmowy numer 3238. Będzie procedowany, jak Państwo widzicie, oczekiwane zmiany w prawie geologicznym, wieloaspektowe, o których nie mam czasu tutaj mówić, bo to jest takie wprowadzenie. Tam są zawarte niezbędne przepisy, które przedsiębiorcy oczekują i to jest właśnie realizacja również elementu strategicznego tego szczegółowego punktu, jaki jest zdefiniowany jako punkt trzeci w polityce surowcowej kraju. Ochrona złóż kopalin to też jest obszar, który został w tej chwili zdefiniowany i ujęty w zmianach prawie geologicznym i górniczym.
To zagadnienie ochrony złóż kopalin nie był bardzo dobrze opisany w dotychczasowych przepisach prawa i funkcjonujących przepisach prawa. Budził wiele wątpliwości i interpretacji, dlatego jednoznacznie został zdefiniowany w tej chwili tak, ażeby nie budził wątpliwości, ażeby ten obszar ochrony złóż kopalin był realnie realizowany w naszym kraju. Nie wyobrażamy sobie, wszyscy Państwo jesteście, w większości Państwo jesteście branżowcami, nie wyobrażamy sobie, ażeby kopaliny, czy też strategiczne, czy też kopaliny krytyczne dla naszego kraju, no nie były ochroną, czyli nie mielibyśmy do nich dostępu. W związku z tym te przepisy zostały po to przygotowane, oczywiście z pewnymi wyłączeniami, warunkami, ale będą chroniły nasze złoża, którymi będziemy chcieli dysponować w zakresie potrzeb surowcowych naszego kraju w perspektywie wielu, wielu lat do przodu. Tak, tam są zawarte również te przepisy w zakresie ujawniania złóż kopalin w dokumentach planistycznych, co jest bardzo ważne, dlatego że to jest ciągły problem ujawniania ich w dokumentach planistycznych. One nie były ujawniane w zależności od tego, jak ten miejscowy plan był uchwalany. Tak też większą lub mniejszą chęcią lokalnej administracji samorządowej był on wprowadzany lub nie był wprowadzany. Nie był należycie, te złoża nie były należycie przez to chronione. Jeśli chodzi o piąty punkt strategiczny, współpraca międzynarodowa w zakresie zabezpieczenia dostępu do surowców, to jesteśmy w tej chwili na początkowej ścieżce rozwoju tego punktu, ale możemy się już pochwalić pewnymi działaniami, które fizycznie zostały tutaj przedstawione jako te, które są w trakcie realizacji. Mamy podpisane memoranda z Mongolią, gdzie już została podpisana umowa, w ramach której będziemy realizować poszukiwania, wspólne poszukiwania ze stroną mongolską złóż surowców krytycznych, strategicznych i krytycznych, a którymi jest chociażby nawet wolfram czy molibden na terenie Mongolii. To są konkretne działania, które zostały podjęte i realizowane w ramach polityki surowcowej państwa. Mamy podpisane umowy, porozumienia, memoranda z Uzbekistanem, Ukrainą, Dominikaną. W zeszłym tygodniu gościli u nas goście z Dominikany, gdzie rozmawialiśmy o przyszłych planach współpracy i wspólnych projektach. Z Kazachstanem planujemy niedługo wizytę w Argentynie, gdzie będziemy rozmawiać z przedstawicielami tego kraju, ale innych również krajów Ameryki Łacińskiej w zakresie wspólnej polityki surowcowej i realizacji naszej polityki surowcowej i naszej aktywności na tym obszarze. Planujemy aktywność w Wietnamie, jak i również w Indonezji. Jak widzicie Państwo, jest to bardzo szeroki obszar naszych działań, dlatego służba geologiczna, która realizuje te zadania, jest niezbędna, aby miała pełne kwalifikacje i żeby bardzo szeroko realizowała te zadania na całym świecie. Współpraca międzynarodowa to także współpraca z Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego. Realizujemy program PROGEO i będziemy go realizować. O tym szerzej i bardziej szczegółowo usłyszycie Państwo w dalszej części na naszej konferencji. Bardzo szczegółowo zostanie omówiona. Mogę się tylko pochwalić, że zrealizowaliśmy w zeszłym roku pierwszy rejs badawczy, bardzo ważny pierwszy rejs badawczy, za który organ audytujący nas po tym rejsie wskazał bardzo pozytywnie ocenił poziom realizacji tego pierwszego rejsu, ale również akwizycję danych, które uzyskaliśmy, potwierdzające tym samym, że możemy mieć do czynienia ze złożami polimetalicznymi na terenie naszych działek koncesyjnych na Atlantyku. Więc o tym później będziemy dyskutować, będziecie Państwo słyszeli.
Kolejnym celem jest pozyskiwanie surowców ze złóż antropogenicznych oraz wspieranie rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego. Szanowni Państwo, to jest też kluczowy obszar działalności Komisji Europejskiej w zakresie wykorzystania surowców, które zostały składowane w przeszłości na hałdach górniczych czy pogórniczych i one mogą kryć i kryją w zależności od surowca, który był pierwotnym surowcem eksploatowanym, dodatkowe surowce, które były pomijane wówczas 100-150 lat temu i są one ważnym, mogą one zawierać ważne surowce. My zrobiliśmy taką aktualizację i zidentyfikowanych zostało ponad 1300 hałd pogórniczych, w których mogą się kryć zasoby interesujące nasze państwo i naszą gospodarkę. Ta baza jest dostępna na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego, ale w przyszłym roku również rozpoczynamy szczegółowe badania tych hałd po to, ażebyśmy mogli powiedzieć, w jaki sposób możemy te surowce dokumentować, ale również w jaki sposób powinniśmy badać te hałdy pogórnicze i na podstawie tego opracujemy dalszą strategię wykorzystania tego potencjału zgromadzonego na terenie naszego kraju. Jeśli chodzi o zapewnienie spójności strategii realizowanych przez spółki Skarbu Państwa, to mamy spójność pomiędzy działaniami zarówno nadzoru właścicielskiego w zakresie tutaj Ministerstwa Aktywów Państwowych, jak i również naszej polityki, która ma uwzględniać, będzie uwzględniała w polityce surowcowej państwa te strategie, które są realizowane przez spółki Skarbu Państwa. One muszą być spójne. Państwo musi wiedzieć, jakie strategie są zawarte, w jakiej spółce i jakich obszarów dotyczą. I to będzie realizowane również w ramach polityki surowcowej państwa i spójności działań. Więc to jest bardzo istotne zagadnienie. W większości już spółek Skarbu Państwa rozmawialiśmy na te tematy. Próbujemy to wszystko połączyć, ułożyć to w logiczną całość, która będzie pokazywana z perspektywy również realizacji polityki surowcowej państwa w kontekście wielu lat następnych i dekad. I jesteśmy na końcu. Upowszechnianie wiedzy to jest to, z czym się dzisiaj spotkaliśmy, ale równocześnie oprócz takich konferencji jak dzisiaj na bieżąco informujemy i będziemy Państwa informować o realizacji polityki surowcowej państwa. Tu przykładowy slajd pokazujący, w jaki sposób będziemy to robić, czyli jest to kampania edukacyjna, surowce mineralne potrzebne 24/7 przez 365. Dodatkowo sobie dodajmy, czyli cały czas potrzebne. I przykład jest na przykład surowców, które są potrzebne do produkcji samochodów. Więc w tym kontekście i w kontekście zmian i transformacji naszej gospodarki będziemy identyfikować surowce, które są potrzebne i aktualizować również, o czym wcześniej wspomniałem, politykę surowcową państwa. Ważnym elementem jest to, że na dzień dzisiejszy polityka surowcowa państwa zachowuje swoją aktualność. Natomiast z perspektywy transformacji energetycznej, zmieniających się warunków geopolitycznych, będzie ona musiała być aktualizowana w zależności od sytuacji i wyboru ścieżki transformacyjnej naszego kraju. Będziemy patrzeć na surowce, które nam są potrzebne i przygotowywać nową listę surowców strategicznych, jak i surowców krytycznych. To jest bardzo ważne, żebyście Państwo mieli świadomość, że polityka właśnie ma identyfikować te zmiany, ma podążać i wyprzedzać te zmiany i potrzeby w zmianach zapotrzebowania gospodarki na te surowce. I na koniec chciałem Państwu powiedzieć, jak dużo pracy i czasu poświęcamy temu, ażeby polityka surowcowa państwa była realizowana. Dzięki uprzejmości i wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który finansuje Państwową Służbę Geologiczną, pozwala realizować politykę surowcową państwa, możemy realizować te zadania, które są tutaj podane. W 2023, na 2023 rok, czyli na ten rok przeznaczamy
ponad 113 milionów złotych. Natomiast zadań, które jest realizowanych przez Państwową Służbę Geologiczną jest 83. Są to zadania, które są, mają kontynuację z lat poprzednich, ale również bieżących. Natomiast na 2024 rok ten plan zdecydowanie lepiej wygląda, jest bardziej ambitny. Więcej tych tematów będziemy realizować, głównie polityki związanych z realizacją polityki surowcowej państwa. Te zadania mają, szacujemy na koszt około 136 milionów złotych i tych zadań, które będą kontynuowane, i zadań bieżących będzie około 100. Więc to jest ogromne wyzwanie, to jest ogromna, duża praca, ale to jest potrzebna praca, ażeby dobrze realizować ten dokument strategiczny, jakim jest polityka surowcowa państwa. Ja myślę, że państwa nie zanudziłem tym swoim wystąpieniem. Ono jest długie, mógłbym dużo więcej na ten temat mówić. Natomiast chciałem państwa przeprowadzić przez te cele strategiczne polityki surowcowej, jak one są zdefiniowane, dlaczego są tak zdefiniowane. I chciałem państwu również podziękować za to, że jesteście tutaj, podsumowując to moje dzisiejsze wystąpienie. I jesteście zainteresowani tym właśnie zagadnieniem, bo dzisiaj polityka surowcowa, surowce energetyczne, krytyczne, o których się mówi, minerały ziem rzadkich czy pierwiastki ziem rzadkich, zaczynają odgrywać bardzo istotną rolę nie tylko w naszym życiu codziennym, w naszej zachodzącej transformacji energetycznej, ale również będą nam towarzyszyły te hasła przez następne pokolenia. Zdajmy sobie z tego sprawę, że bez surowców nie ma transformacji energetycznej, nie ma utrzymania silnej gospodarki i nie ma rozwoju, dynamicznego rozwoju nie tylko naszego kraju, ale Unii Europejskiej. Na koniec chciałbym przywitać jeszcze pana ministra Marka Wesołego, który się pojawił na samym końcu. Bardzo witamy pana ministra i zapraszamy tutaj do nas, do pierwszej linii. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo, minister Piotr Dziadzio. Dziękujemy. Proszę państwa, zanim rozpoczniemy pierwszy panel, chciałbym przekazać państwu kilka informacji. Otóż nasz program konferencji składa się z czterech części i pomiędzy panelami zaplanowaliśmy przerwę kawową oraz przerwę obiadową. I ważna informacja dla mediów. Po pierwszym panelu przedstawicieli zapraszamy mediów na briefing prasowy. Odpowiedzi na państwa pytania udzieli pan minister Piotr Dziadzio. A wszystkich państwa w tym czasie zapraszamy na poczęstunek. I też zwracam się do osób, które nas oglądają online. Macie państwo tam przycisk zadaj pytanie. Także zachęcamy i państwa tutaj na sali zgromadzonych oraz państwa zgromadzonych przed ekranami, by zadawać pytania. Proszę państwa, przechodzimy do pierwszego panelu. Zapewnienie dostępu do surowców mineralnych jako warunek konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego kraju w kontekście zmieniających się warunków geopolitycznych i transformacyjnych. Zapraszam do nas pana ministra Marka Wesołego, sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Zapraszam serdecznie. Zapraszamy od brzegu. Zajęcie miejsca. Zapraszam pana ministra Ireneusza Zyskę, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnika rządu do spraw odnawialnych źródeł energii. Panie ministrze, zapraszamy. Tutaj może wygodnie. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy pana ministra Piotra Dziadzio, pełnomocnika rządu do spraw polityki surowcowej państwa, głównego geologa kraju. Zapraszamy serdecznie pana ministra Pawła Jabłońskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Panie ministrze, zapraszamy. Zapraszamy pana Mateusza Bergera, pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zapraszamy. Zapraszamy pana Pawła Mirowskiego, zastępcę prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Panie prezesie, zapraszamy. Pana Pawła Sałkę, doradcę prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Zapraszamy. Oraz panią redaktor Justynę Piszczatowską, redaktor naczelną serwisu internetowego Green News. Pani redaktor. Pani redaktor, 60 minut. 60 minut dla państwa i dla pani redaktor. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Nie sposób nie zauważyć, że polityka surowcowa, o której dzisiaj rozmawiamy, coraz częściej pojawia się w kontekście słowa transformacja, którym ja się na co dzień zajmuję. I bez tej transformacji dzisiaj nie da się de facto już rozmawiać o surowcach. Myślę, że co do tego nie mamy wątpliwości. Polityka surowcowa, o której dzisiaj rozmawiamy, została przyjęta 1 marca ubiegłego roku, czyli niewiele ponad tydzień po tym, jak wybuchła również wojna w Ukrainie. To spowodowało nie tylko ciśnienia polityczne i międzynarodowe natury militarnej, ale również gospodarczej. W przypadku Polski dużo zmieniło również, jeżeli chodzi o kierunki importu surowców. I tak naprawdę to wszystko skłoniło Unię Europejską do tego, żeby przyspieszyć odchodzenie od surowców, zwłaszcza jeżeli chodzi o surowce energetyczne. I chciałabym spytać w pierwszej kolejności pana ministra Marka Wesołego, jak na dzisiaj przebiega bardzo istotna reforma, którą prowadzi MAP, czyli utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. To mocno wpłynie na sytuację w sektorze surowcowym w kolejnych latach. Pytanie, gdzie dzisiaj jesteśmy, jeżeli chodzi o ten projekt? Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa zebranych. Przede wszystkim cieszę się, że w wielu miejscach trwa dyskusja na temat polityki surowcowej, polityki energetycznej. To dzisiaj, myślę, sprawa, która dominuje całą Europę, cały świat. Widzimy, jakie problemy po wybuchu wojny się wydarzyły. I rzeczywiście ta wojna i to, co się wydarzyło w Europie, troszeczkę rzuca na dzisiaj, rzuca inne światło na te zmiany, które my w Europie przeżywamy. Stąd też wręcz wydawałoby się wymagana korekta tej polityki energetycznej. Unia Europejska postanowiła jakby uciekać do przodu. Ja nie myślę, że to nie miejsce na dyskusję na ten temat, ale chciałbym też jakby rzucić takie hasło, że również ta polityka ucieczki do przodu również powinna zostać poddana szerokiej dyskusji, bo ona jednak mimo wszystko będzie rodziła olbrzymie problemy nie tylko w Europie i nie tylko w kontekście energetyki, ale w kontekście całej gospodarki i przyszłości i konkurencyjności Europy. Jeśli chodzi o projekt NABE, który jest takim strategicznym projektem Ministerstwa Aktywów Państwowych na najbliższy czas, to jesteśmy na etapie budowy finansowania na wykonanie tego projektu. Wiadomo, że to bardzo duże przedsięwzięcie, wydzielenie źródeł wytwarzania energii z surowca, jakim jest węgiel kamienny i węgiel brunatny, wydzielenie go ze spółek energetycznych po to, aby w pierwszej kolejności te spółki energetyczne mogły właśnie odpowiedzieć na te wyzwania Europy, czyli mieć lepszą podstawę do tego, aby starać się o finansowanie, aby szukać tych źródeł finansowania na swoją transformację, na budowanie tej nowej energetyki, energetyki przyszłości, energetyki zielonej, energetyki atomowej w naszym przypadku, która ja stawiam akcent, że my musimy budować naszą energetykę w tej części Europy nie właśnie od tyłu, tylko od podstawy, czyli od tej energetyki, która będzie nam dawała suwerenność, bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii. Dopiero w kolejnym etapie wszystkie te źródła OZE, które są bardzo ważne, ale w naszym przypadku, w tej części Europy, w tym miejscu, w którym my się znajdujemy, to są źródła niestabilne i my absolutnie potrzebujemy zamiany naszej energetyki węglowej na inną, stałą energetykę. Dlatego potrzebne olbrzymie inwestycje, a żeby mogły te inwestycje się odbywać, to nasze spółki energetyczne muszą mieć łatwość dostępu do pieniędzy, a wiemy o tym, że polityka europejska i banki przyjęły strategię taką, że niechętnie udzielały i udzielają finansowania
spółkom, które posiadają tak zwany ślad węglowy. I tutaj nasza odpowiedź na to wyzwanie, stąd budowa NABE. Gromadzimy wszystkie te elektrownie, które wytwarzają energię jeszcze z węgla kamiennego i z węgla brunatnego. Zgromadzimy to w jednej agencji. Myśmy nieprzypadkowo nazwali ją Agencją Bezpieczeństwa Energetycznego, Narodową Agencją Bezpieczeństwa Energetycznego, bo ona jeszcze przez wiele lat, mimo tego, że odchodzimy, ale w Polsce, w tych warunkach, w których jesteśmy i jednak w perspektywie pozyskania ogromnych środków na transformację energetyczną, które są wymagane. Ja tylko podam przykład, że inwestycja w sieci to rząd gdzieś, oczywiście te sieci musimy przebudować do nowej energetyki. Inwestycja w sieci to rząd gdzieś pół biliona złotych polskich potrzebnych do tego, aby zmodernizować nasze sieci, aby je przystosować do nowej energetyki. Inwestycja w energetykę atomową to bilion złotych, szanowni państwo. To już mamy tylko te dwa elementy, to jest 1,5 biliona złotych, które trzeba pozyskać, zainwestować, aby zbudować nową energetykę. Tutaj olbrzymie wyzwanie przed energetyką i dlatego Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego wydzielona, ale będziemy ją też wzmacniać na najbliższe lata, będziemy ją też modernizować, aby ona nam zapewniła w tym czasie, w czasie tej transformacji, aby nam zapewniała energię, aby Polska mogła czuć się bezpiecznie, aby Polacy mogli czuć się bezpiecznie, aby nie groziły nam blackouty, aby nam nie groził brak energii. Dzisiaj energia, ja porównuję, że energia jest potrzebna jak woda. Bez energii nie da się funkcjonować, a w ostatecznym, bo pani o tej transformacji wspomniała, nie da się przetransformować polskiej energetyki bez energetyki, którą my mamy. Czyli my musimy jeszcze opierać się o nasze surowce jak najdłużej, jak najbezpieczniej, aby się szybciej transformować. I to nam pomoże właśnie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. Ona ma nam pomóc się szybciej przetransformować. To jest jej cel. Po to, abyśmy szybciej dotarli do nowej energetyki, bezpieczniej, w oparciu o własny surowiec, w oparciu o własne moce. Oczywiście będziemy się posiłkować już tym, co żeśmy wytworzyli. Mamy już bardzo duże postępy, jeśli chodzi o fotowoltaikę. Mocno inwestujemy w energetykę wiatrową. Widzimy, że tutaj bardzo silne akcenty po wybuchu wojny i mocna ofensywa i inwestycyjna, jeśli chodzi o atom. Także my tutaj bardzo mocno pracujemy, jednocześnie budując bezpieczeństwo Polaków w oparciu o to, co jest pewne, co dziś mamy. I myślę, że to jest istotą NABE. Zasadniczo, formalnie mamy to wszystko już zbudowane, tylko kwestia zbudowania finansowania. Myślę, że w tym roku będziemy się starali, żeby w tym roku, chyba już raczej w drugiej połowie, aniżeli w pierwszej, aby sfinalizować i aby to mogło ostatecznie już zacząć funkcjonować. Naprawdę jesteśmy na ostatnim odcinku uruchomienia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Pani redaktor, pozwoli pani, że ja rzeczywiście się spóźniłem i będę musiał troszeczkę wcześniej też wyjść, bo jeszcze posiedzenie rządu mnie znienacka. Także ja bardzo przepraszam, że będę musiał tutaj państwa opuścić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Równolegle do tej reformy, o której pan mówił, Ministerstwo Klimatu rozwija no właśnie te nowe technologie. Stąd pytanie do pana ministra Zyski, które regulacje wprowadzane obecnie przez resort klimatu i środowiska pan uważa za kluczowe w kontekście transformacji i surowców? Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję też i gratuluję panu Piotrowi Dziadzio, ministrowi, głównemu geologowi kraju, za tą ważną dyskusję na temat surowców strategicznych, nie tylko energetycznych, ale w kontekście zmiany cywilizacyjnej, która następuje w kontekście chociażby elektryfikacji transportu, potrzeby wykorzystania coraz większej ilości przez światową gospodarkę pierwiastków ziem rzadkich. Korzystając jeszcze z obecności pana ministra Marka Wesołego, chciałbym powiedzieć, że oczywiście tutaj nasze działania w Radzie Ministrów i w poszczególnych
ministerstwach są spójne. Strategiczne dokumenty, takie jak polityka energetyczna Polski czy polityka surowcowa państwa, one wyznaczają kierunki działań zarówno w obszarze legislacyjnym, o co pytała pani redaktor, ale także system pomocy publicznej, programów wsparcia realizowanych między innymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ale muszę powiedzieć, że powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, co dzieje się na świecie, zarówno w Unii Europejskiej, w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej i dokumentów, które wychodzą jako akty prawne obowiązujące, zarówno te obowiązujące bezpośrednio państwa członkowskie, jak rozporządzenia, takie jak rozporządzenie AFIR, które wymusza na wszystkich państwach członkowskich budowę stacji czy hubów ładowania pojazdów elektrycznych w co 60 km na drogach sieci TNT, drogach autostradach, drogach ekspresowych. Do roku 2030 taki system ładowania pojazdów elektrycznych musi powstać w każdym państwie europejskim, żeby był spójny. To też jest dbałość o naszych przewoźników, bo dzisiaj polscy przewoźnicy obsługują 30% rynku europejskiego. Nie chcielibyśmy, żeby w perspektywie następnych lat tą część rynku przejęli inni przewoźnicy z innych państw. To będzie związane też ze zmianą systemu transportu na elektryfikację, także na budowę infrastruktury ładowania tych samochodów, także samochodów ciężarowych. A w kontekście energetyki bardzo intensywnie rozwijamy w tej chwili odnawialne źródła energii. Proszę Państwa, wiem, że celowo powiem to, że opozycja zwraca uwagę, że to jest zbyt mała dynamika, ale proszę Państwa, biorąc pod uwagę możliwości systemu elektroenergetycznego, sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej w Polsce, dokonaliśmy wręcz gigantycznego skoku do przodu. Mam tutaj dane. W roku 2019 roczny przyrost mocy OZE to był 1,1 gigawata. W 20 2,9, w 21 4,5, w 22 5,7. Jesteśmy przed ogłoszeniem tego, co się wydarzyło w roku 2023. Tylko powiem, że było to jeszcze więcej. Więc jeżeli zsumujemy te wartości, to pokazuje, jak rok do roku ogromne wolumeny odnawialnych źródeł energii były przyłączane do sieci energetycznych. I tutaj to, co powiedział pan minister Marek Wesoły, zresztą pani minister Anna Moskwa mówiła o tym na konferencji 3 kwietnia tego roku, na przebudowę systemu energetycznego do roku 2040 musimy wydać co najmniej 500 miliardów złotych. To jest minimum, które zapewni funkcjonowanie gospodarki. Ale jeszcze jedna uwaga. Otóż system taksonomii w europejskiej czy światowej gospodarki, system raportowania ESG, który nawet odrywa się od polityki europejskiej, od polityk państwowych, a wkracza bardzo mocno w biznes. Co to oznacza? Wszystkie firmy, które dzisiaj obligatoryjnie składają do KRS-u swoje sprawozdanie finansowe, a takich jest bardzo dużo. Od roku 2024 już to duże firmy, ale w kolejnych latach będą musiały składać raporty ESG, oddziaływanie w kontekście środowiskowym, społecznym i w kontekście ładu korporacyjnego. We wszystkich tych aspektach będzie pokazywany ślad węglowy i dążenie do dekarbonizacji procesów produkcyjnych. Proszę Państwa, z jednej strony mamy przymusy administracyjne, chociażby jak ten, o którym mowa w kontekście braku możliwości rejestracji samochodów z napędem konwencjonalnym od roku 2035, a z drugiej strony mamy polityki koncernów motoryzacyjnych, które same sobie wyznaczają te cele związane z tym, że już od roku 2030 i w następnych latach nie będą
uwaga, nie będą produkować pojazdów z napędem konwencjonalnym, tylko samochody elektryczne albo z napędem wodorowym. I my musimy się przygotować do tej cywilizacyjnej zmiany. Oczywiście w kategoriach prawa europejskiego powinniśmy opóźniać ten proces, bo to jest w interesie polskiego społeczeństwa, polskiej gospodarki. Natomiast też musimy sobie zdawać, proszę Państwa, sprawę z tego, że tego kierunku zmiany cywilizacyjnej nie odwrócimy. Możemy go spowolnić, możemy podejmować, czy musimy też podejmować działania, aby zabezpieczyć interes polskich przedsiębiorców i polskiego społeczeństwa, ale do końca nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. Odpowiadając krótko, bo wyczerpałem czas na ten długi wstęp, na pytanie pani redaktor, to powiem, że dokonaliśmy ogromnych zmian w polskim prawie, patrząc nawet od roku 2016, które umożliwiły zmiany w polskim miksie energetycznym. Wprowadziliśmy system aukcji OZE, dzięki czemu zakontraktowaliśmy ponad 12,2 gigawata mocy zainstalowanej w technologiach głównie wiatrowych i fotowoltaicznych, 6,7 fotowoltaice i 5,3 wietrze na lądzie. To się materializuje w tej chwili. To są projekty już zakontraktowane, na które zostały wydane warunki przyłączenia, na które są podpisane umowy i w ciągu najbliższych lat te projekty staną się faktem, będą po prostu pracować w polskim systemie energetycznym. System taryf, feed-in taryf, feed-in premium, małych instalacji do 1 MW, wsparcie dla morskiej energetyki wiatrowej, specjalna ustawa, która została przyjęta przez Sejm 17 grudnia 2020 roku. Teraz na marginesie powiem, że jesteśmy w procesie zwiększania tych ambicji do 18 GW mocy zainstalowanej do roku 2040. Z tego w ustawie nowelizującej ustawę o OZE. Za chwilę w Sejmie będziemy pracować nad tą zmianą. Liberalizacja ustawy odległościowej na lądzie, jeżeli chodzi o lądową energetykę wiatrową i cały szereg drobnych regulacji legislacyjnych, takich jak wsparcie dla biogazu, dla biometanu, regulacje dotyczące energetyki rozproszonej, spółdzielni energetycznych, klastrów energii, wreszcie prosumentów. Proszę Państwa, kilka lat temu, w 2015 roku mieliśmy 4000 prosumentów. Dzisiaj zbliżamy się do 1 300 000 prosumentów. Jeszcze w roku 2019 było to 154 000. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, blisko 1 300 000, a za chwilę wejdą w życie przepisy o prosumencie wirtualnym od połowy przyszłego roku w ramach centralnego systemu informacji rynku energii. To pozwoli na zwiększenie udziału prosumentów w rynku nawet do 12 000 000. Chcę tym samym powiedzieć, że jesteśmy uczestnikami wielkiej cywilizacyjnej zmiany. To nie jest tylko dążenie do tego, żebyśmy zazielenili polską energetykę. W tym tkwi coś więcej, ale jest bardzo ważny element. My musimy, patrząc odpowiedzialnie, rząd pana premiera Morawieckiego, poszczególni ministrowie, pani minister Anna Moskwa, pan minister Jacek Sasin, odpowiedzialni za te obszary energetyczne, dążą do tego, aby ta zmiana następowała w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. My musimy do czasu, kiedy w polskim systemie energetycznym w dużej mierze będzie zafunkcjonuje energetyka jądrowa, opierać się na sprawnie funkcjonujących źródłach węglowych. Dlatego misja pana ministra Marka Wesołego ma niesłychanie istotne znaczenie. Te instalacje, które produkują energię z węgla kamiennego i brunatnego, muszą być w bardzo dobrej kondycji technicznej, ale też musimy zapewnić sobie źródła surowców naszych, polskich, po to, abyśmy unikali importu, szczególnie z kierunku wschodniego, z wiadomych względów, żeby polska energetyka mogła być stabilna, bezpieczna i zapewnić dostawy energii dla odbiorców końcowych, zarówno przemysłu, jak i odbiorców indywidualnych. Ta energia zielona, kończę już moją wypowiedź, jest o tyle potrzebna, proszę Państwa, że bez niej polska czy europejska gospodarka straci swoją konkurencyjność i takie są dzisiaj realia. Nawet jeżeli polemizujemy z tym, to musimy te rzeczy uwzględniać jako fakty, z którymi musimy się zmierzyć. Bardzo dziękuję. Myślę, że te słowa o wielkiej cywilizacyjnej zmianie, która jest nieodwracalna, to są bardzo ważne słowa i cieszę się, że rozmawiamy już dzisiaj o tym, jak skoordynować cały ten proces.
Ale choćby z tego faktu, że spotykamy się dzisiaj w Pońskim Instytucie Geologicznym, to jest takie przypomnienie, że bez surowców tej transformacji nie przeprowadzimy i surowcami zajmuje się pan minister Dziadzio. Pan już we wcześniejszej prezentacji pokazywał, jak wygląda realizacja polityki surowcowej. Proszę powiedzieć, na przestrzeni ostatniego roku, które działania uważa pan za kluczowe, które pan ministerstwo podejmował, żeby to bezpieczeństwo surowcowe nam zapewnić? Polityka surowcowa to jest obszar działalności nie jednego roku. To jest strategia, która opisuje nasze działania z perspektywy wielu, wielu lat. I najważniejszymi zadaniami to są zadania, które będzie i realizuje służba geologiczna w tej chwili. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że proces rozpoznania, udokumentowania złoża to jest długi, bardzo i żmudny proces. Zatem rozpoczęcie tych prac wymaga wskazania obszarów, które chcielibyśmy rozpoznać, identyfikacja ich oczywiście i również przeznaczenia odpowiednich środków na to, ażeby te działania zostały zrealizowane. I to jest ten najważniejszy element. My założyliśmy w polityce surowcowej państwa, że w pierwszej kolejności będziemy aktualizować naszą krajową bazę zasobową. To jest bardzo ważne, dlatego że mamy nie tylko tych surowców mineralnych czy surowców, które znajdują się w trakcie rozpoznania, ale również te surowce, które znajdują się w hałdach pogórniczych. I to są dwa bardzo istotne elementy, dlatego że my musimy zweryfikować po pierwsze swoją bazę zasobową, czym dysponujemy w kontekście dzisiejszych potrzeb już, to jest realizowane, w kontekście obszarów złożowych, które zostały porzucone w przeszłości, dlatego że nie miały one wystarczającej ilości danego surowca, który był w danym okresie czasowym poszukiwany, a dzisiaj one, te surowce, mogą kryć dodatkowe jeszcze pierwiastki, które z punktu widzenia transformacji chociażby energetycznej i potrzeb energetycznych są potrzebne. Więc aktualizacja bazy zasobowej to pierwsza rzecz. Rozpoczęcie tych prac geologicznych dokumentujących nasze zasoby krajowe to druga bardzo sprawa. Na to, tak jak powiedziałem, przeznaczyliśmy również środki, mamy te środki zagospodarowane i konsekwentna praca związana z rozpoznaniem budowy geologicznej naszego kraju, z uwzględnieniem również rozpoznania potencjału geotermalnego. Dlaczego geotermalnego? Mówimy o zmianie cywilizacyjnej, mówimy o tym i mówimy również o bezpieczeństwie energetycznym. Geotermia jest jednym z surowców, znaczy jest jednym z obszarów, które może w pewnym sensie wspomóc transformację energetyczną. Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie zarówno tego obszaru głębokiej geotermii, jak i obszaru płytkiej geotermii. Wczoraj dyskutowaliśmy na ten temat. To jest bardzo istotny element do wykorzystania, w tej chwili powszechnego wykorzystania. Niska temperatura zgromadzona w przypowierzchniowej części naszej skorupy ziemskiej jest do wykorzystania. 10-15 stopni na głębokości 100-300 metrów. To jest zasób ciepła, który jest do wykorzystania. I to też służba geologiczna w tej chwili realizuje, ale nie tylko służba geologiczna. Wiele projektów finansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej też finansuje ten rozwój. Więc tutaj zabezpieczamy jakby wychodzimy naprzeciw tej transformacji energetycznej. I ważny obszar jest również, o którym chciałem wspomnieć, to jest współpraca międzynarodowa. Szanowni Państwo, to, że my musimy zbudować pewne zaplecze wiedzy, to jest oczywista oczywistość, jak mówi klasyk, powiedział klasyk. Tego zaplecza, oprócz zaplecza wiedzy, którą możemy na co dzień posiąść z internetu, czy też posiąść z książek dotyczących złóż występujących na świecie, jest za mało. My potrzebujemy swoją własną wiedzę, ale również potrzebujemy mieć relacje i wiedzę na ten temat, w jaki sposób te relacje w innych krajach wykorzystać. Relacje oparte na zaufaniu, relacje oparte na wykonanych wspólnie zadaniach, pracach geologicznych,
czy dokumentacyjnych. To wszystko musimy zbudować w tej chwili na nowo. To opisuje polityka surowcowa i te działania rozpoczęliśmy. I te działania w ostatnim roku zostały nasilone i będą się dalej realizowane. Więc to są te kwestie takie, z mojego punktu widzenia, najważniejsze w tej chwili, które powinniśmy stać. Ale ważnym wyzwaniem jest również to, że jak mówimy tutaj jasno o tym, że musimy mieć swoją bazę zasobową, która pozwoli nam dokonać transformacji, to musimy również sobie zdefiniować kierunki gospodarcze rozwoju naszego kraju, czyli obszary, które powinniśmy zdefiniować jako kluczowe w transformacji energetycznej, ale również w przyszłości gospodarczej. I na bazie tych definicji zbudujemy sobie bazę potrzebnych zasobów surowców mineralnych. To jest kluczowe i to rozpoczynamy przygotowywać. Bo zauważcie Państwo, że nie jesteśmy w stanie dzisiaj zbudować turbin wiatrowych, dlatego że nie mamy technologii. Natomiast jesteśmy w stanie budować chociażby nawet pompy ciepła, których znamy technologię, dla nas jest zrozumiała i dysponujemy surowcami, które możemy w tym zakresie wykorzystać. I ta nisza gospodarcza to jest również zdefiniowanie przyszłego rozwoju, przyszłego obszaru, który będzie nam potrzebny do transformacji energetycznej. Do tego, ażebyśmy ten skok cywilizacyjny, jak tu zostało powiedziane przez pana ministra Zyskę, żebyśmy umieli wykorzystać ten skok cywilizacyjny i przystąpić do, żebyśmy, my już uczestniczymy w nim, ale żebyśmy nie spóźnili się, mówiąc tak, do tego pędzącego pociągu. Bardzo dziękuję. Pan powiedział między innymi o polityce międzynarodowej i chciałabym, żebyśmy zostali w tym temacie. Jeśli chodzi o surowce, to w ciągu ostatniego roku Polska została częściowo zmuszona do tego, żeby odejść od importu paliw kopalnych ze wschodu. Jak się okazuje, jesteśmy w stanie funkcjonować bez zakłóceń w tych nowych warunkach. Pytanie do pana ministra Jabłońskiego. Jakie dalsze wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej widzi pan w tym obszarze, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową i surowce? To jest rzeczywiście bardzo ważna kwestia, którą pani teraz poruszyła i myślę, że jak się przyjrzymy temu, co się działo w ostatnich kilkunastu miesiącach, to można powiedzieć, niektórzy się tego spodziewali, niektórzy byli może bardziej zaskoczeni, ale to, że nam się udało w sposób w miarę bezbolesny odejść od zakupów surowców z Rosji, to było tak naprawdę konsekwencją bardzo mądrej, przewidującej polityki dużo dłuższej. Przynajmniej od 5, 6, 7 lat te działania, które były prowadzone w kontekście dywersyfikacji, jeśli chodzi o dostawę gazu, tak samo jeśli chodzi o dostawę ropy. Z czego to wynikało? To wynikało z tego, że my oczywiście przewidywaliśmy, że takie zagrożenie może się pojawić. Niekoniecznie wszyscy w Europie chcieli nas wtedy słuchać, no ale dzisiaj już rozumieją, choć oczywiście wolelibyśmy, żeby ta inwazja nie nastąpiła, no ale dobrze, że przynajmniej tych, którzy wątpili, wytrąciła z tych złudzeń, bo no to strategiczne zagrożenie dla Europy cały czas istnieje, cały czas się materializuje dzisiaj na Ukrainie, ale przecież będzie nad nami jeszcze wisiało. No i jeśli potrafiliśmy prowadzić mądrą politykę w zakresie surowców energetycznych, przygotować się na to, co może nastąpić i co rzeczywiście nastąpiło, to dzisiaj koniecznie trzeba identyfikować nowe obszary, w których tego rodzaju albo podobne sytuacje mogą nastąpić, jeśli chodzi o uzależnienie Polski, Europy od dostawców określonych surowców. Niezależnie od tego, czy ci dostawcy mają potencjalnie zamiary wrogie wobec nas, czy po prostu chcą wykorzystywać swoją dominującą pozycję i uzyskiwać korzyści gospodarcze, to są pewne ryzyka, które istnieją i które identyfikujemy już teraz. Polityka surowcowa państwa, która opisuje te elementy, to jest niezwykle ważny dokument. Bardzo dobrze on został przyjęty, a jeszcze lepiej, że będzie regularnie aktualizowany, bo to, co dzieje się, jeśli chodzi o transformację energetyczną, to rzeczywiście powoduje konieczność identyfikacji tych obszarów, gdzie łańcuchy dostaw potencjalnie mogą zostać zerwane albo zakłócone przez dostawców zewnętrznych. Tu oczywiście często mówimy o
metalach ziem rzadkich koniecznych do produkcji nie tylko magnesów do turbin wiatrowych, ale do, w zasadzie elektroniki, która jest wykorzystywana już prawie w każdej gałęzi gospodarki. I tego będzie coraz więcej, czy tego chcemy, czy nie. My będziemy po prostu coraz bardziej uzależnieni od tych pierwiastków. Możemy poszukiwać surowców własnych, możemy dokonywać rekultywacji hałd, o czym mówił pan minister. To też się wiąże z różnymi trudnościami, jeśli chodzi o w ogóle pewnego rodzaju zmianę paradygmatu myślenia. Nie tylko w Polsce, może nawet w Polsce nam jest łatwiej do tego podejść niż w krajach zachodniej Europy. Czyli reindustrializacja naszego kontynentu, powrót do przemysłu, który pozwala nam przynajmniej częściowo zapewniać sobie te surowce, które są niezbędne. No ale wszystkiego u nas nie mamy. Musimy współpracować z dostawcami z innych państw. To, co mogliśmy w tej pierwszej prezentacji pana ministra obserwować, jeśli chodzi o Azję Środkową przede wszystkim, ale nie tylko, ogromne pole do współpracy mamy z państwami afrykańskimi. To też oczywiście rodzi wiele wyzwań, bo tam przecież już inne kraje też są bardzo mocno obecne, traktują często Afrykę jako rezerwuar bardzo tanich surowców, eksploatując te surowce w sposób też absolutnie niepartnerski, raczej postkolonialny. W taki sposób to się odbywa w wielu krajach, zwłaszcza jeśli chodzi o eksploatację złóż. No i tu też jest pole do działania dla Polski, dla państw Unii Europejskiej, po to, żeby aktywniej działać na tym rynku wydobywczym w krajach, które są nieco bliżej nas, ale do których musimy podchodzić w sposób partnerski. Polska to w tej chwili już robi. My z państwami i Afryki, i Azji Środkowej przede wszystkim, także innych części świata, o tym bardzo intensywnie rozmawiamy. Pan minister o tym wspominał tutaj. Ja jestem też w trakcie, ponieważ w MSZ akurat odpowiadam za przede wszystkim politykę afrykańską, bliskowschodnią. Przygotowujemy też działania zmierzające do tego, żebyśmy kolejne umowy podpisywali, kolejne porozumienia o współpracy i w poszukiwawczej, i wydobywczej z państwami, które są tym zainteresowane. Państwa spółki też w dużej części o tym wiedzą, bo jesteście naszymi partnerami w tym zakresie i bardzo liczymy na to, że to się będzie niezwykle dynamicznie działo. Natomiast cały czas to, co jest kluczowe, mówimy o relacjach międzynarodowych, w jaki sposób oddziaływać na inne kraje, w jaki sposób zapewniać sobie to, żeby ta współpraca odbywała się w sposób niezakłócony. Jeżeli Polska, jeżeli Europa nie będzie miała własnych zdolności produkcyjnych, nie będzie miała własnego przemysłu, to koniec końców możemy wpaść w kolejne uzależnienie zewnętrzne. I tu nawet nie chodzi o to, że ktoś będzie chciał na nas napaść z tego powodu, tylko po prostu więcej na tym zarobić. Przykład spoza obszaru minerałów, ale myślę, że symptomatyczny. 2019 rok, czyli jeszcze przed pandemią COVID-u, nagle w zakresie kilku substancji czynnych używanych do produkcji leków nastąpił zastój, bo fabryki chińskie, które absolutnie mają monopol w zakresie tych substancji, przestały po prostu produkować i eksportować. 2019 rok to był kryzys farmaceutyczny w całej Europie tylko dlatego, że z jakiegoś powodu, nie chcę już w tej chwili tego dłużej rozwijać, ale z pewnego powodu Chiny taką decyzję wówczas podjęły. I takie zagrożenia istnieją i będzie ich coraz więcej, jeżeli Europa nie będzie w stanie dywersyfikować tych dostaw w zakresie strategicznych surowców. Więc myślę, że ta najbliższa aktualizacja polityki surowcowej państwa w tym zakresie będzie niezwykle mocno rozbudowana. Jakie środki należy podjąć na wypadek, gdyby w zakresie tych surowców, gdzie to uzależnienie już dzisiaj istnieje, gdyby coś się tutaj mogło negatywnego wydarzyć. W zakresie surowców energetycznych byliśmy w stanie działać, budować infrastrukturę. O tym pan minister Berger na pewno za chwilę więcej powie. W zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, interkonektory, połączenia z zewnętrznymi dostawcami. W tym zakresie, w zakresie surowców również będziemy te działania musieli podjąć. One mogą być bardzo kosztowne, ale koszt tego, co może się wydarzyć, jeśli nas nagle odetną od minerałów, od pierwiastków potrzebnych do produkcji, choćby podstawowej elektroniki, no to będzie nieporównywalnie większy. Bardzo dziękuję. Myślę, że dobrze wszyscy zobaczyliśmy od czasów COVID-a, o którym pan wspomniał, że jeżeli chodzi o sytuację międzynarodową, to można powiedzieć, łatwo już było. W związku z tym w kolejnych latach oczywiście szykujemy się na kontynuację tych programów, o których dzisiaj mówimy,
ale jednak otoczenie będzie dosyć turbulentne. Natomiast na wahania nie możemy sobie pozwolić w obszarze infrastruktury. To jest sektor, w którym potrzebujemy bezpieczeństwa, stabilności. Stąd pytanie do pana ministra Bergera. Jakie wyzwania pan identyfikuje w kontekście surowców, transformacji i tego, co dzieje się na dzisiaj w obszarze infrastruktury krytycznej, no i sieciowej? Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję bardzo panie ministrze za zaproszenie na dzisiejsze wydarzenie. Proszę państwa, to zawsze powtarzam, że żyjemy w takich czasach, tutaj pan minister wspomniał o COVID-zie, tak jak na w momencie rozwoju pandemii nagle stało się mnóstwo z nas ekspertów od zdrowia, teraz wszyscy rozmawiamy o energetyce. Szkoda, że nie możemy o tej energetyce rozmawiać jako o takiej ciekawostce, jako właśnie ambicji spełniania tych celów klimatycznych, które można różnie oceniać, natomiast należy przede wszystkim uznać, że to jest coś, co nas czeka. Oczywiście jest kwestia czasu i momentu, w którym będziemy chcieli te cele osiągnąć, kosztu, który chcemy właściwie rozłożyć w czasie, mając na uwadze nasze uwarunkowania geologiczne. Jesteśmy dzisiaj na wydarzeniu też w temacie surowców mineralnych. Nie da się ukryć, że naszym takim największym magazynem energii, który w Polsce mamy, to są właściwie złoża węgla, które możemy następnie jako paliwo zużyć. Natomiast wracając do kwestii infrastruktury energetycznej, jeżeli chodzi o to, co będziemy widzieli w najbliższych czasach, to przede wszystkim należy sobie zadać pytanie, tak naprawdę musimy odwrócić te kierunki przesyłu tej energii. Głównym tutaj naszym czy jednym z serc systemu elektroenergetycznego był Śląsk. Tam funkcjonujące też elektrownie i region praktycznie Polski Południowej. W tym momencie mówimy o przeniesieniu tego środka ciężkości na północ, jeżeli chodzi o powstanie energetyki morskiej, wiatrowej. W tym momencie już są to ambicje do 18 gigawatów. Ale też to, co jest nam w systemie niezbędne jako ten baseload, o którym też wspomniał pan minister Wesoły, czyli właśnie elektrownie atomowe, w naszym przypadku dwie lokalizacje w Polsce, jeżeli chodzi o Skarb Państwa, być może trzecia przy zaangażowaniu grupy PAK i PGE oraz rozwój systemów SMR, które na pewno będą w stanie też obok samej kwestii wzmocnienia sieci elektroenergetycznej pomagać nam spełniać cele klimatyczne, jeżeli chodzi o ciepłownictwo. Więc w tym momencie, kiedy następuje ta redefinicja kierunku dostaw energii, no to jednym z kluczowych zadań PSE na najbliższy 10-letni plan rozwoju jest budowa połączenia stałoprądowego właśnie, który będzie w stanie agregować w ten sposób poprzez połączenie stałoprądowe, czyli to najbardziej efektywne, jeżeli chodzi o transport, transfer energii właśnie z północy na południe Polski, tak by nadal te regiony, które będą, są silnie uprzemysłowione i mamy nadzieję poprzez politykę taką jak postanowienie inwestycji kluczowych, chociażby Izera, czy obecnie prowadzone inwestycje w regionie, może nie wprost Górnego Śląska, ale na Dolnym Śląsku, to jest całe zagłębie produkcji ogniw do samochodów elektrycznych, nadal ten region będzie wymagał stałych dostęp taniej energii, oczywiście energii stabilnej. Ta energia stabilna będzie wówczas, kiedy będziemy w stanie zapewnić energię z atomu, a do tego czasu we właściwy, wyważony sposób powoli redukować nasze moce wytwórcze, jeżeli chodzi o energetykę pochodzenia kopalnego. Natomiast również na chwilę obecną tym stabilizatorem, ponieważ atomu jeszcze nie mamy, podejmujemy wszelkie działania. Też mam nadzieję, że w ciągu najbliższych 10 dni będziemy mogli państwu zakomunikować kolejne kroki, jeżeli chodzi o nasz postęp prac nad projektem pierwszej polskiej elektrowni atomowej. To również nie zapominajmy o tej roli gazu. Tego gazu, który nie będzie już gazem rosyjskim, o czym wspomniał pan minister Jabłoński, od którego nam się udało bardzo skutecznie odciąć i poprzez politykę prowadzoną wieloletnią i dalekosiężną, czym były inwestycje takie choćby jak Świnoujście, jak Baltic Pipe, udało nam się pozyskać po odcięciu od źródeł rosyjskich nadal dwukrotną przepustowość interkonektorów bądź naszych innych źródeł, jeżeli chodzi o pozyskiwanie błękitnego paliwa.
Natomiast nadal nie chcemy zaprzestawać, wiedząc, że ta rola gazu jako paliwa stabilizującego i jako paliwa przejściowego będzie przez najbliższe lata bardzo istotna. Nie zaprzestajemy kontynuować naszych inwestycji. Stąd też plany posadowienia jednej bądź dwóch jednostek FSR-u w Zatoce Gdańskiej, które w sposób elastyczny, ponieważ taki jest charakter terminali LNG, umożliwiają one elastyczne dostawy, dostawy spotowe. Jednostka też nie musi być cały rok w Polsce. Wyobrażamy sobie, że w przyszłości może ona również być wykorzystywana w krajach regionu. Zapewniamy Polsce dostęp do gazu, a mamy nadzieję, że również będziemy mieli, i takie są nasze ambicje, w stanie zapewnić ten gaz dla krajów regionu, dla Czech, dla Słowacji, dla Węgier i również dla Ukrainy, w zależności od sytuacji, która będzie się tam rozwijała. Także podsumowując krótko, na pewno musimy odpowiedzialnie łączyć cele klimatyczne z bezpieczeństwem energetycznym, ponieważ żyjemy w czasach, gdzie niestety, bo wolelibyśmy, żeby to było odwrotnie, ale niestety to bezpieczeństwo energetyczne stało się teraz naszym kluczowym wyznacznikiem, przy czym oczywiście w ramach tego fundamentu, jakim ma być dla nas bezpieczeństwo energetyczne, chcemy oczywiście mądrze sprostać tym celom. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście bezpieczeństwo energetyczne z węgla, o którym pan wspomniał, to jest pewna gwarancja. Problem jest taki, że każda kolejna tona węgla jest coraz droższa, dlatego że trzeba po nią sięgać głębiej i dalej. I to dzieje się niezależnie od tego, jak wygląda polityka klimatyczna, której chcąc nie chcąc i tak będziemy się musieli dostosować. Stąd pytanie do pana Sałka. Pan ma bardzo bogate doświadczenie, jeśli chodzi o negocjacje, również te międzynarodowe, w zakresie redukcji emisji. Proszę powiedzieć na dzisiaj, jakie pana zdaniem aspekty środowiskowe są kluczowe, jeżeli chodzi o nasz dostęp do surowców i nasze wydobycie. Jakie kluczowe wyzwania pan identyfikuje, którymi musimy się zająć w najbliższym czasie? Dziękuję panie redaktorze za to pytanie. Na początku chciałem serdecznie podziękować panu ministrowi Dziadzie, a także dyrekcji Państwowego Instytutu Geologicznego za zorganizowanie tego ważnego spotkania o polityce surowcowej państwa i dziękuję też za zaproszenie do panelu. Czas nas goni, panie redaktor, więc będę chciał szybko zidentyfikować i przedstawić pewne obserwacje. To znaczy, w świetle ostatnich zapowiedzi i na poziomie europejskim, czy to spojrzymy na wypowiedź pana wiceprzewodniczącego Timmermansa, czy ministrów w Polsce, cały czas mamy świadomość tego, że jednak węgiel w jakiś stopniu będzie wykorzystywany do zabezpieczenia bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa dostaw. To jest oczywiście bardzo istotna i ważna sprawa, dlatego że transformacja, która jeszcze kilka lat temu była planowana na poziomie Unii Europejskiej, bardzo ambitna, widzimy, że ona dzisiaj inaczej zupełnie musi się kształtować ze względu na sytuację wojny na Ukrainie, problemów właśnie surowcowych, problemów energetycznych. I takie okoliczności spowodowały, że zupełnie trzeba przemodelować moim zdaniem trochę to podejście. Jednocześnie mamy sytuację, że dzisiaj kolejne akty legislacyjne wchodzą w życie, one już są w tym momencie publikowane. Wczoraj został opublikowany mechanizm podatku granicznego, dwie dyrektywy i cztery rozporządzenia, które już się pojawiły w obiegu prawnym. Trzy tygodnie temu rozporządzenie między innymi LULUCF, które dotyczy polskich lasów i spraw związanych z pochłanianiem. I teraz w świetle tego, że jak wspominał pan minister Ireneusz Zyska, mamy ewentualnie spowalniać wejście w życie tych projektów. Pytanie, bo wiadomo, że pakietu Fit for 55 w tym momencie nie da się zablokować, bo jego w ogóle nie można było zablokować i te informacje medialne, które się pojawiły, to były takie wadliwe. To pytanie teraz, czy w tym zakresie na przykład ETS-u, czyli handlu uprawnieniami do emisji 2, czyli tego mini ETS-u, który dotknie indywidualnych osób i tak dalej, czy rząd będzie podejmował jakieś decyzje, czas, jeśli chodzi o publikację aktów prawnych, one w ramach pakietu Fit for 55, one następują. Mamy 2 miesiące na wykonanie pewnego ruchu. Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o Trybunale albo skardze do sądu w Luksemburgu. I to jest pytanie otwarte, które będzie też decydować o tym, w jaki sposób Polska w przyszłości będzie się rozwijać, bo mamy świadomość tego, że
pewien mechanizm, na początku to się odbywa w sposób dobrowolności, później delikatności, a później nakazu. I podam taki przykład, być może Państwo pamiętają sprzed kilkunastu lat tą propozycję związaną z takim podejściem corporate social responsibility, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. I to była dobrowolność zupełna, jeśli chodzi o sferę biznesową, każdy mógł sobie to realizować. Później mieliśmy ESG, czyli Environmental, Social and Governance. I tutaj, jeśli chodzi o sferę biznesową, mamy już pewien przymus. I mija kolejne kilkanaście lat i okazuje się, że mamy wprowadzoną na całym poziomie Unii Europejskiej rozporządzenie o taksonomii, które zakazuje finansowania, ogólnie mówiąc, węglowodorów w układzie wytwarzania, przynajmniej na tym etapie. Także od dobrowolności do nakazu na przestrzeni lat. Tak ta sprawa wygląda, ale wracając do tego, że jesteśmy w Państwowym Instytucie Geologicznym, to ja uważam, że z punktu widzenia środowiskowego, bo to pani dyrektor pytała, ja się bardzo cieszę z tego, co powiedział pan minister Dziadzio, te złoża antropogeniczne, to jest ogromny obszar, który może zostać ponownie wykorzystany w ramach wielkiej idei na poziomie środowiskowym w Unii Europejskiej, czyli gospodarki obiegu zamkniętego i tych złóż, zarówno jeśli chodzi o węgiel kamienny, kruszywa, czy także popioły z energetyki jest bardzo dużo. Dobrym takim przykładem i w PGG to jest odzyskiwanie tych złóż antropogenicznych, czy spółka, jeśli dobrze pamiętam, nie pamiętam dokładnie, Ekoserwis chyba w ramach grupy PGE, która dokonuje tego rodzaju działalności. To się wpisuje absolutnie w politykę środowiskową Unii Europejskiej, czy przygotowanie spoiw tych, które są zbliżone do cementu. Kolejna istotna rzecz, która była ostatnio zaniedbana, co jest bardzo ważne z punktu widzenia złóż, to jest właśnie dokumenty planistyczne, o czym też było wspomniane na prezentacji pana ministra Dziadzio. No niestety w Polsce zdarzają się sytuacje, że gminy podejmują plany przestrzennego zagospodarowania w momencie, kiedy no pod ziemią występują różnego rodzaju złoża i to jest rzeczywiście, szanowni państwo, problem i tak jak kiedyś, dawno, dawno temu było, jednak w układzie planowania przestrzennego to, co jest pod ziemią, powinno być usankcjonowane i w jakiś sposób chronione, o czym wspominał pan minister w planach przestrzennego zagospodarowania, po prostu szkoda. A są przecież przykłady takie, że albo powstają na złożach potężne węzły autostradowe i to jest, nie ukrywam, pewien problem. I idąc dalej w układzie bezpieczeństwa energetycznego, bo o tym też mówimy dzisiaj, to jest geotermia. Ja uważam, że tam, gdzie to możliwe, szanowni państwo, w Polsce, to źródło energii, szczególnie w układzie ciepła systemowego i miejskich systemów ciepłowniczych, czyli ciepłownictwa komunalnego, powinno być absolutnie wykorzystywane tam oczywiście, gdzie jest to możliwe. I bardzo dobrze, że jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Patrzę tutaj na pana prezesa Mirowskiego, że finansuje te badania, a także później rozwój tego wielkiego sektora odnawialnych źródeł energii, który rzeczywiście dla Polski powiatowej, mówię tutaj bardzo pozytywnie, może być ogromną szansą. No i wielkim wyzwaniem jest już ostatnie zdanie, panie redaktor, kwestia metali ziem rzadkich. Ja uważam, że jest szansa i powinien, i dobrze, że też Państwowy Instytut Geologiczny idzie w tym kierunku, to są te polskie działki na Atlantyku, które możemy wykorzystać do których mamy prawo do eksploatacji, bo być może tam znajdują się zasoby, które mogą być w przyszłości wykorzystane i to jest też pewna kontynuacja, trzeba tutaj wspomnieć tej myśli pana profesora Oriona Jędryska, który kiedyś był głównym geologiem kraju, który z tym pomysłem też wyszedł i dobrze, że dzisiaj obecnie pan minister Dziadzio jako jego następca, też główny geolog kraju, ta kwestia jest kontynuowana. To chyba tyle. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję. Miałam nadzieję, że pan również wspomni jeszcze o emisji CO2. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o względy czasowe, to może ja tylko powiem, że bardzo dobrze pan to podsumował, że to już na dzisiaj pewne działania nie są kwestią naszej wyłącznie woli i dowolności, tylko niektóre drzwi już są zamknięte i trzeba szanować tą tradycję, którą mamy, ale cały czas myśleć o tym, jak poruszać się do przodu. Te działania transformacyjne w bardzo mocnym stopniu wspiera Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który
finansuje nie tylko na przykład fotowoltaikę z ogromnym powodzeniem. Rynek rozgrzał się, aż się nawet przegrzał. Jednocześnie mamy programy cieszące się też dużym zainteresowaniem, jeśli chodzi o ładowarki do samochodów elektrycznych i przyłącza. Natomiast dzisiaj, ze względu na to, że rozmawiamy o surowcach i o geologii, proszę powiedzieć, panie prezesie, pytanie do pana Pawła Mirowskiego, w jaki sposób NFOŚ finansuje zadania związane z geologią i skąd te środki się biorą? Dziękuję za to pytanie, dziękuję też za dobre słowa, które płyną w stronę Narodowego Funduszu, który rzeczywiście jest tą instytucją, która czynnie uczestniczy w procesie transformacji energetyki. Zanim odpowiem na wprost na pytanie, które padło, chciałbym, żebyście wszyscy państwo uświadomili sobie też, że Polska jest w tej dobrej sytuacji, patrząc na mnogość zadań, jaki zakres rzeczowy tych zadań do realizacji, że posiada od dziesiątek lat, bo dokładnie ponad 30 lat, system finansowania zadań związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska. System finansowania, czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który funkcjonuje razem z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a dopina to klamrą Bank Ochrony Środowiska. Ten system, który patrząc na Narodowy Fundusz funkcjonuje od ponad 33 lat, prawie 34 lata, pozwala nam pozytywnie patrzeć i z nadzieją na to, że przez tą transformację energetyki przejdziemy sprawnie, realizując te zadania, które będą w konsekwencji prowadziły do stworzenia bezpieczeństwa energetycznego Polaków. Oprócz tych zadań, o których za chwilę powiem, a które kierowane są celowo na odnawialne źródła energii, a dokładnie na geotermię, nie należy zapominać, że Narodowy Fundusz też już realizuje inne zadania, choćby nawet z Funduszu Modernizacyjnego. 16 programów na 22 miliardy złotych już uruchomionych, które realizują inne segmenty, które mają doprowadzić do odpowiedniego zabezpieczenia i odpowiedniego stworzenia miksu energetycznego w procesie transformacji energetycznej Polski. Natomiast oczywiście elementem tego miksu są odnawialne źródła energii. Odnawialne źródła energii, czyli także źródła te stabilne, bezpieczne, czyste i co ważne społecznie akceptowalne. I właśnie te wszystkie elementy, które wymieniłem na samym końcu, spełnia geotermia. Ten element powoduje, że Narodowy Fundusz w swoich programach dostrzegł potrzebę finansowania także i tego elementu. Udostępnianie wód geotermalnych w Polsce, bo taki program jest realizowany i będzie do roku 2028, finansowany z subfunduszy geologicznych, zasilanych opłatami eksploatacyjnymi. To jest właśnie to źródło finansowania tego programu. Programu z budżetem 530 milionów złotych, w którym zostały przeprowadzone już dwa nabory. Te 530 milionów złotych należy podzielić na 480 milionów złotych bezzwrotnego wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego i związków jednostek, które tworzą jednostki samorządu terytorialnego, bo to są beneficjenci tego programu. Te 480 milionów bezzwrotnego wsparcia w 100% dofinansowaniu do badawczo-rozwojowych odwiertów, które w momencie, kiedy wykonamy taki odwiert i wykaże on odpowiednie warunki geologiczne, odpowiednie warunki techniczne do jego eksploatacji, staje się później tym otworem produkcyjnym, tym otworem technologicznym. Czyli samorządy mogą korzystać z tego, aby uzyskać wsparcie na wykonanie na początku tak zwanych odwiertów badawczych, które, tak jak powiedziałem, później mogą już być wykorzystywane w dalszym konsekwencji na odwierty, które będą elementem już całego procesu produkcyjnego. Dwa nabory wniosków. W pierwszym naborze wniosków 35 wniosków złożonych, 15 wniosków, które uzyskało wsparcie głównego geologa kraju, bo w takiej formule ten program jest realizowany. Czyli my jako Narodowy Fundusz pod kątem jakościowym, merytorycznym oceniamy te wnioski i przekazujemy taką wstępną listę zaakceptowanych wniosków do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, do głównego geologa kraju i on, mając największą wiedzę, w jakim celu te odwierty mają być wykonane, jak one wpisują się w ogólną politykę realizowaną przez głównego geologa, tworzy listę rankingową, którą my później, podpisując umowy z tymi beneficjentami, realizujemy. Czyli w pierwszym naborze
na około 230 milionów złotych te projekty już zostały, umowy podpisane i są realizowane. Drugi z naborów, który pozwolił na złożenie aplikacji 52 wnioskom. Z tych 52 wniosków 43 wnioski trafiły do pana ministra do oceny pod kątem ważności realizacji w konkretnych lokalizacjach tych odwiertów badawczych. 100% dofinansowania, natomiast też chcemy racjonalnie te środki wydawać, dlatego w programie stworzony jest też katalog kosztów. Bo często niestety te dotacje, dotacje przekazywane przez Narodowy Fundusz w sposób specyficzny działają na pewien segment rynku, który realizuje te zadania. Dlatego w tym programie został stworzony tak katalog kosztów jednostkowych, powyżej którego nie finansujemy tychże kosztów. Natomiast 50 milionów złotych, które stanowi uzupełnienie do tych 480, do tego ogólnego budżetu, o którym wspomniałem, 530 milionów złotych, pozwala uzyskać wsparcie na dołożenie w postaci zwrotnej finansowania preferencyjnego, bo w dzisiejszych czasach pożyczkę, którą oferujemy na 2%, to jest pożyczka praktycznie nieoprocentowana, więc samorządy, które wyjadą ponad ten pułap kosztów kwalifikowanych, mogą skorzystać z pożyczki na 10 lat oprocentowanej na 2% jako uzupełnienie tego finansowania. To jest program, który ma nam pokazać, jakie mamy warunki, poszerzyć i tak już tą szeroką wiedzę na temat tego, jak kształtuje się warunki geotermalne w Polsce, a później możemy korzystać z programu na przykład Polska Geotermia Plus w pierwszej części, geotermia głęboka i tutaj uzyskać wsparcie na dalszą realizację inwestycji. Tam budżet tego programu to jest 594 miliony złotych, zatem też ogromny budżet, który jest do wykorzystywania. No to i Państwowy Instytut Geologiczny, instytucja, która dzisiaj nas tutaj gości, która jest niezwykle cenną instytucją współfinansowaną również ze środków, o których wspomniałem. Pan minister w swojej prezentacji, minister Piotr Dziadzio, wspomniał już w jakim wymiarze ponad 110 milionów złotych w tym roku. To są te środki, które zamierzamy przeznaczyć Państwowemu Instytutowi Geologicznemu na te zadania, o których też była mowa. I to pokazuje, jak szeroka paleta działań jest podjęta przez Narodowy Fundusz, a na końcu wspomnę, że oprócz instytucji, czyli jednostek samorządu terytorialnego, ale i przedsiębiorców, którzy mogą korzystać z tego drugiego programu, który wymieniłem, pomagamy także kształtować u Polaków, u odbiorców indywidualnych, to już pani redaktor wspomniała o tym, pewne nawyki, które pozwalają też to ciepło ziemi, ciepło wód wykorzystać. Myślę tutaj o tych programach masowych, bo tam przecież pompy ciepła gruntowe także są finansowane nawet do 28,5 tysiąca złotych w najnowszej odsłonie programu Mój Prąd czy w czystym powietrzu, które realizowane jest od ponad 4 lat. Zatem na pewno Narodowy Fundusz jest tą instytucją, która już realizuje te zadania związane z szeroko rozumianą transformacją energetyki, nie tylko w segmencie przedsiębiorców, którzy mogą korzystać z pełnej palety wniosków, ale i także jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli mówimy o odnawialnych źródłach energii, tych stabilnych, bezpiecznych, czystych, które również stanowią bardzo, bardzo ważny element miksu energetycznego, o który wszyscy walczymy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Myślę, że w ramach podsumowania powiem tylko, że jasno z panów wypowiedzi wynika, że jeżeli chodzi o politykę surowcową, to cały czas poruszamy się w trójkącie, w którym trzeba łączyć geopolitykę, transformację i bezpieczeństwo. Pytanie, w jaki sposób porozkładane zostaną te akcenty, natomiast bezpieczeństwo i transformacja są już dzisiaj nieodzownie ze sobą związane. Bardzo dziękuję panu Markowi Wesołemu, który musiał już nas opuścić, panu ministrowi Ireneuszowi Zesce, panu ministrowi Piotrowi Dziadzio, panu ministrowi Piotrowi Jabłońskiemu, panu ministrowi Mateuszowi Bergerowi, panu prezesowi Mirowskiemu oraz panu Pawłowi Sałkowi. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy Państwu bardzo. Proszę Państwa, idealnie 60 minut debaty. A ja chciałbym Państwa zachęcić w imieniu organizatorów. Państwo Instytut Geologiczny zachęca Państwa w ramach przerwy do odwiedzenia stoiska. I tutaj jest dla Państwa specjalna zachęta, ponieważ można wrzucić wizytówkę lub kartkę z imieniem i można wygrać sudeckie agaty. Mam nadzieję, że Państwo z tego skorzystacie. Przed nami przerwa, proszę Państwa, do godziny 11.45. Media, zapraszamy na briefing z panem ministrem Piotrem Dziadzio, pełnomocnikiem rządu do spraw polityki surowcowej, a Państwa zapraszam na przerwę kawową. I przypominam, zapraszam do konkursu o agaty na stoisku Państwowego Instytutu Geologicznego. 11.45, wracamy.